10 najciekawszych klasycznych samochodów. 10 Ford Granada. Bardzo rzadki okaz, ale niezwykle kultowy. Samochód europejskiej marki Ford, którego produkcję rozpoczęto w kolonii w 1972 roku. Skonstruowano całkiem nowe zawieszenie, dzięki któremu samochód nie odbiegał komfortem od prestiżowych modeli BMW i Mercedesa. Silniki skrzynia biegów to stara konstrukcja z produkowanych w latach 60. modeli Forda Tunusa. Produkowany był do marca 1985 roku, kiedy został zastąpiony przez model Scorpio. Posiadał napęd klasyczny w plebistycie na europejski samochód roku 1978. Zajął trzecią pozycję za Porsche 928 i BMW E23. Polones, no dobra, musi być na tej liście kilka polskich okazów, wiecie, sentyment. Polones to samochód osobowy produkowany przez Fabrykę Samochodów Osobowych w Warszawie od 3 maja 1978 roku do 22 kwietnia 2002 roku. Powstał jako następca polskiego Fiata 125P, który był jednak produkowany równolegle aż do 1991 roku. Przez cały okres produkcji samochód przeszedł kilka większych modernizacji, wprowadzono także kolejne odmiany. Samochód to Dziedziczył po poprzedniku większość rozwiązań technicznych, w tym układ przeniesienia napędu, zmodyfikowanie silnika, układ hamulcowy oraz zawieszenie. Mimo przeprowadzonych modernizacji, Polonez pod koniec produkcji był już samochodem przestarzałym w swoim segmencie względem samochodów zachodnich, jednak nie względem konkurentów z innych krajów Europy Wschodniej. 22 kwietnia 2002 roku produkcję zawieszono, ale ostatecznie zakończono ją, gdyż pozbyto się wszystkich wytłoczników niezbędnych do produkcji tego auta. Powstało 1,061,807 egzemplarzy modelu w różnych wersjach. Egzemplarze z pierwszych lat produkcji zyskują na wartości. Najwyższą cenę osiągają egzemplarze drzwiowe. Na Allegro można znaleźć egzemplarze warte ponad 25 tysięcy złotych. Serena rodzina polskich samochodów osobowych i dostawczych, produkowanych w latach 1957-1972 przez fabrykę samochodów osobowych w Warszawie, a od 1972 do 1983 przez fabrykę samochodów w Bielsku-Białej. Wyprodukowano 521 311 egzemplarzy. Samochody Serena uczestniczyły także w sporcie samochodowym, m.in. w latach 60. XX wieku w rajdzie Monte Carlo. W 1960 roku w rajdzie wzięła udział załoga w składzie Marek Varisella i Marianne Repeta startując na serenie 101 z dwucylindrowym silnikiem o mocy 28 koni mechanicznych i standardową skrzynię biegów a od seryjnego innego różniącym się dodatkowymi reflektorami, pasami bezpieczeństwa i drobnymi dodatkami. Kończąc rajd na 99. miejscu na 149 sklasyfikowanych kierowców. Druga załoga, Marian Zatoń z pilotem Stanisławem Wierzbą, rajdu nie ukończyła. Rok później w rajdzie wzięło udział 6 polskich załóg, z czego 4 na serenach 101. Dwie z nich nie ukończyły rajdu. jedna z powodu awarii instalacji elektrycznej, druga natomiast z powodu przekroczenia 90-minutowego limitu spóźnień. Dwie sklasyfikowane załogi zajęły miejsca 96 i 126. Obecnie fani zabudkowych samochodów mogą brać udział w organizowanym z myślą o nich rajdzie samochodów historycznych Monte Carlo. Mercedes Benz W126 model ten znacznie różnił się od swojego poprzednika. Miał linię boczną na wysokości górnej krawędzi błotnika z boku nadwozia. Przy progach znajdowały się szerokie listwy z tworzywa sztucznego. Górne krawędzie listw bocznych, wykonanych również z plastiku, były na tej samej wysokości co zderzek przedni i tylny. Przednia ściana samochodu została nieznacznie pochylona do tyłu, nadając pojazdowi bardzo aerodynamiczną sylwetkę. Wycieraczki przedniej szyby chowane były pod maską wozu, a to między Między innymi przyczyniało się do korzystniejszego współczynnika oporu powietrza. Na dwozie to pracowywano aż 8 lat. Jest to najbardziej klasyczna wersja Mercedesa. Popatrzcie na niego idealny dla szefa Mafii, prawda? Ogólnie nie wiem, komu podobają się niemieckie samochody. Jakieś Auti, Mercedesy czy Volkswageny są idealne dla starych dziadków, dresiarzy i nazistów. Przynajmniej moim zdaniem. Fiat 125P. Jaki ten samochód jest ładny? Samochód osobowy klasy średniej, produkowany w Polsce w FSO Warszawie od 1967 do 1991 roku na podstawie licencji włoskiej firmy Fiat. Po wykaśnięciu licencji w 1983 roku nazwę zmieniono na FSO 125P. Spotykane są też oznaczenia FSO 1300-1500. Potocznie nazywany był po prostu dużym Fiatem. Samochód został wprowadzony jako następca dla przestawienia żałej Warszawy 223-224. Konstrukcyjnie był połączeniem włoskich modeli Fiat 125 i starszego 1300-1500. Produkcję rozpoczęto 28 listopada 1967 roku. Samochód dostępny był początkowo jako czterodrzwiowy sedan. W 1972 roku do oferty dołączyła wersja kombi. Trzy lata później pickup. W roku 1978 pojawił się jego następca Polones Oba modele produkowane były jednak równo Wcześniej, aż do zakończenia produkcji modelu 125P w 1991 roku, łącznie powstało 1 445 699 egzemplarzy modelu, z czego 874 966 trafiło na eksport. Alfa Romeo Spider Duet. To klasyczny model kabrioletu włoskiego producenta Alfa Romeo był produkowany w latach 1966-1993 jako kabriolet o najdłużej niezmienionym wyglądzie zewnętrznym. Drobne ulepszenia i modyfikacje nie wpływały znacząco na zmiany wyglądu. Pierwszy model Spidera został przedstawiony publicznie w 1966 roku, wywołując liczne kontrowersje. Pracownicy fabryki Alfa Romeo nadali mu nawet pogardliwą nazwę skorupka kałamarnicy. W uzyskaniu kultowego statusu model Galowikowi znacząco pomógł promujący go w pewnym sensie film absolwent z Dustinem Hoffmanem i przede wszystkim charakterystyczny dźwięk pracującego na wysokich obrotach silnika, tak zwany Alpha Sound. Rącznie powstawało kilka tysięcy sztuk, najwięcej w 1991 roku, bo 9073 egzemplarze. O, i to jest to: włoskie samochody albo francuskie to są auta z duszą, nie jakieś niemieckie wypierdki fabryczne. Fiat 500 samochód osobowy klasy aut miejskich, produkowany przez włoski koncern motoryzacyjny Fiat w latach 1957-1975. Fiat 500, zaprezentowany 2 lipca 1957 roku w Turynie, jest następcą modelu Topolino. Nazwa 500 zaczerpnięta została od pojemności skokowej dwucylindrowego silnika benzynowego chłodzonego powietrzem wynoszącej niecałe 500 cm3. W 1957 Roku rozpoczęto także eksport pojazdów do Stanów Zjednoczonych. Wersja przeznaczona na rynek amerykański wyróżniała się większymi reflektorami. W 1972 roku do produkcji wprowadzono wariant 500R. Pojazd wyposażono w silniku pojemności 594 cm3, pochodzący z następcy pojazdu modelu Fiat 126. Rozwijał on moc 18 koni mechanicznych, wiem, super dużo wow. Model 500 zmotoryzował Włochy, podobnie jak Fiat 126.

Lamborghini Diablo model sportowego samochodu produkowanego przez włoską firmę automobili Lamborghini w latach 1991-2000. Przez cały okres produkcji sprzedano zaledwie 2903 egzemplarze. Diablo w 1990 roku był mianowany tytułem najszybszego samochodu świata: osiągnął 329 km na godzinę. Odebrał go swojemu największemu rywalowi Ferrari F40 i dzierżył go od 1990 do 1995 roku. ciekawostką jest to, że zdołał poprawić rekord tylko 1 km na godzinę. W 1991 roku supersportowy Bugatti odebrał mu ten tytuł znacznie podnosząc poprzeczkę w kategorii prędkość maksymalna dla tego typu aut. Może się wydawać, że nie jest to auto klasyczne, ale jest popkulturowe, symbol super samochodów. No i w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych, jeździ, a nie tylko pięknie wygląda. Dodge Challenger, samochód osobowy produkowany pod amerykańską marką Dodge od 1970 roku. Dodge Challenger został zaprojektowany jako rywal dla Forda Mustanga i Chevroleta Camaro. Challenger ze swoim dużym rozstawieniem osi, większym nadwoziem i bardziej luksusowo wyposażonym wnętrzem był odpowiedzią na wyprowadzony w 1967 roku pojazd Mercury. Cougar. Oba modele skierowane były do młodych i zamożnych klientów. Rozstaw osi wynosił o ponad 5 cm więcej niż w Barakudzie. Challenger zachował się także zupełnie innym nadwoziem. Na liście wyposażenia dodatkowego znajdowały się m.in. układ klimatyzacji czy też podgrzewanie tylnej szyby. Jaki jest problem? Jest wielki, nieporęczny, dużo pali i ciężkość się go prowadzi, no ale to jeden z największych klasyków. Ford Mustang amerykański samochód osobowy typu pony Car produkowany od 1964 roku jako amerykańska odpowiedź na produkowane w Europie sportowe wozy GT. Pierwszy egzemplarz zaprezentowano 17 kwietnia 1964 roku w Nowym Jorku. Transmisja telewizyjna premiery została wyemitowana przez trzy amerykańskie stacje telewizyjne 19 kwietnia tego samego roku. Produkcję pojazdu rozpoczęto 9 marca od białego kabrioletu z czarnymi elementami wystroju który zjechał z linii produkcyjnej w stanie Michigan. Oczywiście mówimy o fordach pierwszej i drugiej generacji, bo trzecia i czwarta generacja bardzo unormalniła ten samochód, zaś piąta i szósta to po prostu jakieś straszne gówno. Dziwię się, że wypuszczają je przecież to jest plama w historii mustangów. Macie 150 tysięcy złotych i Kupujecie coś takiego? No nie, nie, nie przemawiają do mnie w ogóle te najnowsze generacje Mustangów. Bo to trochę jakby ubrać w młodzieżowe ciuchy 60-letniego brodatego motocyklistę. No, ten sam efekt jak dla mnie.